Proszę Państwa, proszę uważać przy prowadzeniu pojazdów zmechanizowanych z silnikami powyżej 50 cm sześciennych, bo ten podcast może grozić utratą chwilowej świadomości tego, co się dzieje w ruchu drogowym i tym samym spowodowaniem wypadku. Proszę uważać na siebie w tramwajach, na przejściach dla pieszych, bo to jest naprawdę niebezpieczny temat. Uwaga, uwaga, to 30. odcinek podcastu Dziewczyna Triathlonista o sporcie i słuchasz go na własną odpowiedzialność. Z bardzo poważnego odcinka wyszedł nam odcinek pełen śmiechu i humorystycznych akcentów. Natomiast w tej całej naszej zabawnej rozmowie da się wyłuskać bardzo dużo cennych elementów, które Adam Kszczot przekazuje dla wszystkich słuchaczy dotyczących relacji trener-zawodnik. Cześć, witam Cię serdecznie. Bardzo dziękuję Ci, że przyjąłeś moje zaproszenie do mojego podcastu. Cześć i czołem. Jak się dzisiaj czujesz? Co tam u Ciebie słychać? Tak pytanie rozgrzewkowe na rozluźnienie. No to więc tak totalnie to czuję się zmiażdżony, bo dzisiaj była ciężka sesja treningowa, wyjazdowa do Spały na 200-metrowej bieżni. Więc no lekki pogrom tam zastałem już po treningu, ale fajnie, no jakby wiesz, nic tak nie cieszy jak mocne zarżnięcie się, to jest taka cecha charakterystyczna chyba wszystkich średniodystansowców, że my naprawdę sobie krzywdę lubimy robić. No ale teraz złapałeś drzemkę, wypijasz kawę i jesteś zwarty i gotowy, żeby odpowiadać na wszystkie moje pytania dotyczące relacji trener-zawodnik. Jasne, dobra. Relacje trener-zawodnik, moja ulubiona dziedzina sportu. No, ale ile razy odpowiadałeś na temat treningu? Ile razy rozmawiałeś na temat biegania? Przez całą karierę chyba udało mi się odpowiedzieć co najmniej raz na każde pytanie. Ale to jest zawsze nowe spojrzenie, bo każdego roku ewoluujemy, zmieniamy się. Nasze postawy życiowe, nasze poglądy ulegają ewolucji, doświadczenia się zmieniają. Po prostu się zmieniamy. Także ciekawe. Jasne. Myślę, że gdzieś tutaj jakieś ziarno nawet bardzo gorliwi fani znajdą jakieś nowości. No mam nadzieję. Dlatego będziemy rozmawiać o trochę z innej perspektywy. Mamy na to poświęcony odpowiedni czas. Skupiamy się nie na wszystkim, nie na przebiegu Twojej kariery. Nie będę pytała, jak zaczynałeś ze sportem, co Cię motywowało, etc. Tylko zapytam o to, jak przebiegała ta relacja trener-zawodnik i jak Ty się w niej odnajdowałeś, bo Ty doświadczenie w tym temacie i w tym zakresie masz dość spore. Ale zanim przejdziemy do tego sportu zawodowego, do biegania, to zapytam o tych pierwszych mentorów, takich może szkolnych, na WF-ie, kto Cię ukształtował, jak Ty na to wtedy patrzyłeś? Zdecydowanie Rafał Marszałek, to mój pierwszy nauczyciel, wychowawca WF-u w gimnazjum, bo ja dość późno zaczynałem tak naprawdę przygodę z lekką, z treningami w podstawówce, otarłem się o zawody szkolne, ale ta relacja jest trudna. Bo po pierwsze, młody człowiek, który gdzieś w środowisku osadzony swoich kolegów, koleżanek, masz do wyboru pokopać z chłopakami na WF-ie albo biegać wokół boiska. No wariat, po prostu wariat. Więc to jest trudne z perspektywy młodego chłopaka i tu jest ogromna jakby praca tak naprawdę pedagoga, który musi w pewien sposób wyczuć młodego zawodnika, ukierować go w takim kierunku, żeby go przede wszystkim wzbudzić w nim ciekawość, jakąkolwiek poznawczą świata, swoich możliwości, nieważne, ale to jest właśnie to odkrycie, to jest trochę taka praca detektywa, jeżeli mówimy tutaj o tych latach bardzo wczesnych. Niezmiernie rzadko zdarzają się chyba zawodnicy, którzy tak mają 14-15 lat i oni chcą być gwiazdą sportu, do tego lekkiej atletyki i jeszcze daj Boże, żeby to były to biegi średnie, żeby do tego jakiś talent, ziarno talentu w tym młodym człowieku jeszcze się znalazło. No to idealny obrazek, ale one się tak niezmiernie rzadko zdarzają. Fajne to były lata, fajne, bo jeździliśmy na imprezy przełajowe. Biegałem 1,5, 2, 3 kilometry, no jakby ciekawe doświadczenia, ale bardzo, bardzo nie chciałem w tym czasie biegać. Jakby nie czułem, żeby to było dla mnie, to było ogromne zmęczenie.
Ja całe życie jako syn mamy nauczycielki matematyki myślałem o tym, że no, trzeba zdobyć takie wykształcenie, które da światełko w tunelu na przyszłość. I zawsze o tym gdzieś tam bardzo, bardzo mocno myślałem. Odkryłem to, że o tym myślałem też po latach, a nie jako młody chłopak, ale no tak, no to jest ta część przygody, która nie jest jak z filmu z Hollywood, że młody chłopak marzący o sukcesach, plakaty mistrzów na ścianach. Nie, 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 tak to absolutnie. Nie Ja nie, wyglądało. to nie w ten deseń. Ja w ogóle nie chciałem biegać. Był taki moment, gdzie po pół roku chciałem wracać po przeprowadzce z malutkiej wioski do Łodzi. Z tego dużego miasta chciałem uciekać i kończyć przygodę ze sportem. Także no, te początki nie były łatwe, ale wszystko zaczęło się właśnie w gimnazjum w Mniszkowie z Rafałem Marszałkiem. Ale wcześniej pewnie chodziłeś na zwykły WF. To co, w czym byłeś dobry? W siatkówkę, w koszykówkę, czy w skok wzwyż? Wiesz co, no ja Skok przez kozła. Byłem stosunkowo szybki, więc we wszystkim gdzieś tam na poziomie szkolnym się sprawdzałem. Na wyższym poziomie już było pozaszkolnym zdecydowanie gorzej, czy w koszykówce nowoprawy wzrostu, czy w piłce nożnej, bo bardzo późno gdzieś tam zacząłem kopać. Też nie byłem wyjątkowo utalentowany, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Wręcz odwrotnie, ale nadrabiałem dobrze, że entuzjazm. Się po drodze nie nabawiłeś takiej kontuzji, która, wiesz, cię nie wyeliminowała, bo i takie przypadki są. Dokładnie. Nie? No i tak, no i to jest właśnie ta część historii. No i tutaj pan marszałek namawiał, motywował i byłeś młody. I jak wyglądała ta relacja? Jak ty to rozumiałeś? Wykonywać jeden jak do jeden? Jak wyglądała to ta co? Relacja? Tak, tak. Wiesz, no chciałbym powiedzieć, że jeździliśmy na obozy, że robiliśmy różne fajne rzeczy. Ta relacja wyglądała w taki sposób, że on mi wkładał do głowy, a ja jako syn nauczyciela, nauczycielki, słuchałem. Nie zawsze się ze wszystkim zgadzałem. Myślę, że dość często się odzywałem, jeżeli coś mi się nie podobało. Taki już jestem. To była trudna relacja, bo naprawdę dużo, dużo Rafał włożył zapału i telefonów i rozmów z moją mamą, żeby przekonać mnie do tego, żeby w ogóle pójść w stronę sportu. Ja mówiłem, że to absolutnie nie jest dla mnie. Ja jestem chłopak z mojej wioski, jakie bieganie, jakie zawody Mistrzostwa Polski, co mi po tym? Na polu od tego nie urośnie. No to jest fakt. I bardziej przekonywał mamę i mama ciebie, czy on ciebie, czy to było dwutorowo? Oboje mnie przekonywali, gdzieś kończyło się gimnazjum, składałem dokumenty do różnych szkół, oczywiście uparłem się, złożyłem też do szkoły w Piotrkowie Trybunalskim, tej najbliższej, ale też i z Piotrkowa pojechałem do Łodzi, tam złożyłem dokumenty. W międzyczasie poznałem się z tym kolejnym szkoleniowcem, czyli z którym kupę lat spędziłem, zresztą ze Stasiem Jeszczakiem i do tej pory bardzo ciepłymi wspomnieniami i emocjami obdarzam człowieka, bo naprawdę wszystkiego prawie on mnie nauczył w sporcie, tych takich najważniejszych rzeczy, w lekkiej atletyce. Ta wiedza potem ewoluowała i te relacje się zmieniały z biegiem lat, ale tym właśnie takim kluczowym trenerem i najdłuższą drogę trener-zawodnik, no to przyszedłem ze Stasiem, zdecydowanie ze Stasiem Mieszczakiem. Ja to, bo powiedziałeś, że tak mama cię motywowała i trener do niej dzwonił, a to się zastanawiam, bo często jak tutaj rozmawiam z różnymi sportowcami albo rodzicami, to ci rodzice mówią, dobra, dobra, fajnie, chłopak pobiega, pobawi się w ten sport, a potem daj Boże to rzuci i zajmie się czymś konkretnym. Wiesz, no, Rafał miał argumenty takie, że cóż, no, bardzo wierzył w mój talent i w to, że mam pewne cechy emocjonalne, które pozwolą mi na osiąganie sukcesów w sporcie. Szafował terminami Mistrzostw Polski, walki o medale i tak dalej, i tak dalej, a może coś więcej. No to rozbudziło ciekawość mojej mamy, która zawsze była raczej prosportowa. Nie mamy żadnych rodzinnych, dużych historii sportowych i to jest, wiesz, i to gdzieś tam się wyłamałem z tego schematu, no ale to mówię, to dzięki rodzicom i Rafałowi, bo gdyby nie oni, ich naprawdę mocne namowy, to nie ma szans, więc no relacja, no ja słuchałem. A co byś robił, jakbyś nie biegał?
To pewnie pytanie usłyszałeś. Ja wiem, że słyszałeś, no ale co byś robił, gdybyś nie biegał? Gdyby ci nie, jednak się nie udało namówić. Wiesz co, celem była Politechnika Łódzka, bo zawsze byłem bardziej I takim skończyłeś studia. No dobra. Umysłem technicznym, gdzie zresztą skończyłem, ale nie na takim, nie na wymarzonym wydziale, bo bardziej budownictwo, może energetyka, może biochemia. Gdzieś jakby to były kierunki bardziej mojego zainteresowania zdecydowanie. Ale ostatecznie skończyłem studia na Wydziale Organizacji Zarządzania z tytułem inżyniera. Też ciekawa historia, bo parę rzeczy mi się przydało później oczywiście w życiu. Ale to pozwoliło mi trenować. Jakby to było najważniejsze. Wybór studiów był oparty o to. Już wtedy, w tym momencie byłem tak dobrze namówiony, tak dobrze przekonany, że wybierałem studia, które mi pozwolą pod kątem laboratoriów, czasu potrzebnego na pobyty, na ćwiczenia, na liberalność w ogóle studiów czy uczelni, na sportowców, które pozwolą mi jeździć na zgrupowania. Taki był wybór. Więc ta relacja, widzisz, poszła w dobrym kierunku. Bardzo dobrze. Trener zawodnik. Dlaczego się jednak uparłeś, że koniecznie będziesz studiował? Dlaczego nie? Nie, to niegrzecznie odpowiadać pytaniem na pytanie. Dlaczego się uparłem, że będę studiował? Bo to jest bardzo proste. Ja po latach już to wiem, wtedy nikt mi nie powiedział i całe szczęście. Okres inkubacji zawodnika to około, no ja zaczynałem w wieku lat 15, gdzieś tam przygodę z lekką, no to jest około 5 lat czasem na inkubację. Czy po 5 latach można stwierdzić, no będzie coś z tego zawodnika albo do śmieci, do kosza. No to wiesz, no bo to jest taki wybór, tak? Stoisz, masz 20 lat, studia gdzieś się zaczynają i wiesz, musisz dokonać jakiegoś racjonalnego wyboru, albo bawisz się w lekką i robisz to po to, żeby nie wiem, mieć na uczelni dodatkowe punkty, może jakieś stypendium, no generalnie, żeby jako student sobie poradzić, rozwijać jakąś dodatkową pasję, albo no kończysz, tak, przygodę całkowicie ze sportem, poświęcasz się nauce, robisz to, co jakby cię jara w życiu, no bo to jest chyba cel, żeby gdzieś być też szczęśliwym w ten sposób i robić to, co się lubi. Większość osób no, nie wykonuje z reguły swojego zawodu, to też trzeba przyznać. Tak, statystyki u nas też mocno się zmieniają na te bardziej zachodnie, czyli większość osób po studiach jednak wykonuje inne zawody. Po politechnice jakiejkolwiek chyba jest troszkę lepiej. Jednak to są dość ścisłe tematy i wielu ludzi gdzieś tam się odnajduje. Ale ciekawostka jest taka, że to też nie tylko z wyborem studiów, nie tylko trener, nie tylko rodzice, nie tylko gdzieś tam to najbliższe środowisko, ale też już środowisko biegowe, bo mieszkało ze mną w bursie szkolnej, gdzie zresztą żonę poznałem, dwóch studentów, Artur Kozłowski, czyli mistrz Polski i 2:10 w maratonie, ale też Sylwek Pawenta, teraz bardzo dobry, radzący sobie znamienicie biznesmen ogólnopolskiego rynku, można już tak powiedzieć. I oni studiowali na Poliwudzie. Oni po prostu studiowali na Poliwudzie, tak pogadałem z nimi, kurczę, jak to jest z tą Poliwudą. Ich doświadczenia były proste. Wszyscy, którzy poszli na Akademię Wychowania Fizycznego, mieli ogromne problemy. Ci sportowcy zawodowi mieli ogromne problemy. Z elastycznością wyjazdów. No, tak bardziej dalej, z luźnością. Wiesz co, elastyczność wyjazdów to jest tak ładnie ubrana kupa w papierek, a tak naprawdę to raczej z zawiścią, które gdzieś tam od wykładowców płynie, no bo jak można studiować na Akademii Wychowania Fizycznego i być profesjonalnym sportowcem? To jest niemożliwe, to się wyklucza. To jest straszne, jeżeli chodzi o studentów, więc jeżeli jesteście młodymi ludźmi, którzy chcą studiować, to nie idźcie na Akademię Wychowania Fizycznego, jeżeli świta wam w głowie konkretny cel w sporcie, bo to jest ciężki kawałek chleba, orka na ugorze i zaliczanie gimnastyki, pływania i innych sportów, które będą wam przeszkadzać przez kolejne semestry. To, żeś teraz z poradą tutaj do słuchaczy. Na szczęście chyba tutaj większość słuchaczy ma średnia wieku jest trochę wyższa i już są po studiach. Natomiast jeśli ktoś słucha, to tak, przyjmijcie tę radę od Adama Krzczuta sobie do serca.
Także dobra, a co cię w ogóle ukształtowało? Bo te studia to już jest taki dalszy etap, ty już jesteś świadomym, dojrzałym człowiekiem, wiesz czego chcesz, wybrałeś swoją ścieżkę Tak. zawodową, ale no, ta ścieżka pewnie się jakoś kształtowała. Więc miałeś za młodu jakichś sportowych idoli i kształtowałeś to w jakiś sposób? Przed telewizorem albo w domu? Nie, wiesz co, ja do dziś prawie nie oglądam sportu w telewizji. Telewizję uważam za stratę czasu. To Dlatego taka nagrywamy ciekawostka. podcast, a nie widzimy się w studio. Ta-dam! Ale wiesz co, muszę ci powiedzieć, że nie, ja nie miałem żadnych wielkich idoli sportowych. Wszyscy wokół mieli wielkie, wielkie oczy, mówiąc o zawodnikach, wymieniając ich imiona, nazwiska. Ja przez wiele lat nie wiedziałem, kim był Sebastian Coe, czyli no, największa chyba legenda starego kontynentu w biegu na 800 metrów, biegając 800 metrów, więc no, Można? mówię, okej, no, był tam jakiś Sebastian, no, mówię, okej, fajnie, nie. Kiedyś powiedziałem, że tak dużo się mówiło u nas w Polsce o Pawle Czapieckim, że to był, stwierdziłem, że no to jak ma być idol, to musi być nasz polski medalista Mistrzostw Świata, no to Paweł Czapiecki. No i na tym stanęło i tą historię ciągle powtarzam, ale naprawdę byłem bardzo daleki przez wiele, wiele, wiele lat No od ale jak byłeś sportu, szczególnie młody, to tych. nie miałeś piłkarzy, plakatów. Totalnie Nie. z innych dziedzin, nic zupełnie? No nic, w ogóle zero sportu. Zero. To Zero. pewnie jakaś Nie, muzyka. To pewnie jacyś ja ci muzycy powiem, wisieli. nie. Bo absolutnie Nie miałeś nie. Nie, jako to wiesz dzieciak co. żadnego plakatu nad łóżkiem? Nic? Wiesz co, nie, a jeżeli miałem, to jakiś przypadkowy wyrwany z gazety, bo wszyscy mieli, nie? No to jak, kurde, żeby mógł nie mieć, Z ale Brawo to. przecież wyrywaliśmy. W środku było. No było, kurczę, ale wiesz, to brawo to ja siostrze podkradałem, ona się kochała w tych wszystkich panach z boysbandów, wtedy dla mnie panach, a to tak naprawdę dzieciakach w tamtych latach. Tak, Natomiast wiesz, tak. no, sytuacja jest kuriozalna, ja wiem, ciężko to uwierzyć, ale nie, ja nie miałem żadnych plakatów, takich rzeczy, zero, kompletnie nic. No ciężko, ciężko to uwierzyć. Nie powiem, że Ciężkie nie. dzieciństwo, nie? Nie no. Nie, po prostu staram się myśleć, jak to wyglądało, no. Wiesz, ciężkie Nawet. dzieciństwo, szedł na orkę z plecakiem, z tornistrem do szkoły, a potem biegał wokół, i to uwaga, betonowego boiska, bo to nie było takich pięknych ratanów przecież, jak byliśmy w szkołach, prawda? No nie, bo jakiego No. betonowego? U nas było tylko boisko piłkarskie, No. obsiane trawą i to To i wszystko, tak tak? No ja nieźle, to i tak codziennie nieźle. miałem przełaje. Nie, no żartuję, że codziennie, wiesz, no tam jak trenowałem jako dzieciak, to tak naprawdę biegaliśmy w gimnazjum tylko na tym boisku. No No, tak, to no bo były gdzie? fajne czasy, dobrze to wspominam, chociaż mniej pograłem w piłkę z chłopakami, no ale no cóż, no, tak miało być, nie żałuję. A w późniejszych latach to była raczej pogoń w Łodzi za czasem. Bursa, szkoła, bursa, trening, bursa, godzina 20, To tak inaczej bym koniec. powiedziała, nie ciężkie dzieciństwo, tylko ciężka młodość. Nie. Nie. Nie ciężka. Nie, naprawdę. Życzę każdemu tak ciężkiego dzieciństwa i młodości. To w A potem ogóle takich sukcesów naprawdę. i spoko i jest. No, a Nie, nie, potem to tylko same sukcesy. nie wytrzymam. To jest tak niepoważna rozmowa. Ja tutaj przygotowana. O, piesek mi tutaj przyszedł. Pozdrawia cię też. To dobrze, pozdrawiamy piesku. O, aż przesunął mi kamerę. Nie, przesunął, tylko się zachwiała w posadę. Troszkę się zachwiała. Natomiast my tutaj śmiechy, chichy, a to poważne kwestie poruszamy, bo ta kwestia relacji zawodnika z trenerem jest dla mnie szalenie istotna, ponieważ za każdym sukcesem zawodnika stoi trener. No dobra, Ola, ale tylko ty mi musisz jedną rzecz wytłumaczyć. Dlaczego ona jest tak szalenie istotna? No bo tak sobie ustaliłam dzisiaj w podcaście. Okej, dobra, bronimy tezy. Okej, Nie, po dobra. prostu. Ty masz bardzo silną osobowość, bardzo ty chyba tak. My się nie znamy osobiście, ale wychodzę z założenia, że wiesz, czego chcesz, i od początku wiedziałeś, byłeś mocnym psychicznie zawodnikiem. Więc to też są różne tam. To jest, też jest pewnie ważne. Natomiast co stoi u podstawy dobrej relacji pomiędzy trenerem a zawodnikiem? O, może tak. Co stoi u podstawy? Są zawsze dwie strony,
czyli na początku można powiedzieć, że to jest ankieter respondent, tak w skrócie dużym, dlatego że trener musi wydobyć z zawodnika pewne odpowiedzi, na które on sam nie zna odpowiedzi. Dlatego ta relacja jest taka trudna, że najpierw trzeba nauczyć człowieka sportu i na co zwracać uwagę i gdzie są takie punkty zapalne, gdzie się powinna kontrolka zapalić, czy czego szukać we własnym ciele, jak biegałem to co czułem, ale czułem gdzie, w kostce, w kolanie, w jakimś mięśniu, wiesz, to jest właśnie cała jakby w skrócie. Trener musi w pewien sposób nauczyć trochę biomechaniki zawodnika, musi go nauczyć fachu, żeby on był dla niego finalnie partnerem i udzielał odpowiedzi, które skracają drogę. Nie? Takie trochę skrótne. W końcu zaczęło się trochę poważniej. Tak, zaczęło się trochę poważniej. Wracając do tego poważnego tematu. I to jest, wiesz, i to jest bardzo ciekawy moment, bo to jest młody człowiek z reguły, który się kształtuje i który jednocześnie pozyskuje wiedzę, a z drugiej strony jeszcze nie ma określonych granic możliwości swojego organizmu, bo to jest nie, że właśnie o tym, co mówiłem, czas inkubacji, 5 lat, to jest jeszcze niepoliczalne, tak? Na co tego człowieka stać? Co trening robisz, jakieś życiówki? Co trening robisz, jakieś fajne rzeczy, o których nigdy nie marzyłeś, że będziesz robić, tak? W pewnym momencie zaczynają się marzenia, że a jakbym ten trening tak zrobił, albo ci przychodzi trener i opowiada, pamiętam jak dziś, biegał u nas w grupie taki zawodnik, ksywa Waluś. No i Waluś miał biegać trening na 400. No i oczywiście tam rozmawiam z trenerem, no to jak on tam będzie biegał, to tamto. No on dzisiaj będzie biegał po 41, a ty jak jeszcze trochę potrenujesz, to też tak będziesz biegał. No i faktycznie tak się za jakiś czas stało. I to jest taka fajna nauka, tak? Ja nie wiem, czy dzisiejsze dzieciaki są też gotowe na to, żeby czekać. No ja byłem z racji wychowania na wiosce, z racji tego, że mieliśmy krowy, kury i kawał pola do obsiania, to się nauczyłem czekać. Nauczyłem się tak skutecznie czekać, że jak robota przychodziła, to byłem ciągle zaskoczony. Ale wiesz, ale właśnie to jest to, tak, że to oczekiwanie jest bardzo, bardzo potrzebne. To jest naprawdę wielka historia, jakby moglibyśmy tylko nagrać odcinek o czekaniu w treningu. No to też powiedziałabym wtedy, czekanie jest szalenie istotne. I tutaj zapytałam, Ola, czemu uważasz, że czekanie jest szalenie istotne? Ja znowu bym ci odpowiedziała, bo tak ustaliłam temat odcinka. No właśnie, czy warto czekać? Czy warto czekać? Bylibyśmy w stanie o tym rozmawiać godzinę? No. Tak? O samym czekaniu zdecydowanie tak jest. Kurczę, tyle punktów, w których musisz czekać. Tak. Albo nie chcesz już czekać, albo się boisz czekać. Czekasz na jakieś sensowne pytania. No nie wiem, czy się dzisiaj wszystkie pojawi. Są sensowne. No i teraz opowiadaj. Dobrze, wracamy do wątku. Więc właśnie no, ten aspekt czekania naprawdę jest jednym z kluczowych. Jak człowiek marzy o tym, żeby był sezon, tak on przychodzi oczywiście w czasie, a z drugiej strony jak przychodzi tempo, to marzysz o tym, żeby ono się jak najszybciej skończyło. No i tak w kółko, więc wiesz, no, ten czas bardzo się zakrzywia w całej lekkiej, chyba we wszystkich sportach, tak? Tam gdzie no, ja mam ten zaszczyt, można powiedzieć, mieć jeden strzał, jeżeli chodzi o zawody, i nie wychodzę do szatni w połowie biegu napić się wody i wracam znowu drugą połowę, więc no, to jest naprawdę specyfika i każdy sport ma swoje właśnie te ramy, gdzie się czeka, w treningu są bardziej spójne, ale no już jeżeli chodzi o interdyscyplinarne tutaj porównywanie, no to jest to zdecydowanie jeszcze większy temat do rozmowy. A jakbyś miał na temat czasu tylko, no. Krótka dygresja. A jakbyś miał policzyć tych wszystkich swoich trenerów? No to liczymy od początku, hop siup. Rafał Marszałek, potem Stanisław Jaszczak, Zbigniew Król, krótko, Tomasz Lewandowski i Piotr Rostkowski. Piąteczka, Golden Five. Golden Five. Piąteczka. Ostatnie zmiany. Nie zrobimy tu raz tego przejścia instagramowego tutaj, że nagle się ten... I się zamienimy miejscami. Tak. No to są ostatnie zmiany, takie najświeższe. Tak, Piotr
trudne nazwisko. To dość stosunkowo niedawna zmiana. Jak wam się teraz współpracuje? Wiesz co, no niedawna. Piotr jest z nami od początku z racji problemów z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, bo jak pewnie się, jak wiesz albo się domyślasz, no to Tomek nie pracuje w ogóle w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, teraz pracuje dla Związku Holenderskiego. I to są właśnie pokłosie jakby komunikacyjne i komunikacja, podkreślę, jest najważniejsza przy relacjach trener-zawodnik, ale te pokłosie komunikacyjne trener Polski Związek Lekkiej Atletyki jest takie, że no, jeden z najzdolniejszych trenerów nie pracuje tutaj w Polsce, nie tylko on, bo Wieczysław Kalinczenko też nie pracuje w Polsce, no i takich kilku trenerów ogólnie znajdziemy, którzy nie chcą mieć dużo wspólnego z tym środowiskiem. Natomiast wracając do tematu, no i tych kilku trenerów się tutaj złapało faktycznie na tą listę. Bardzo dobrze się z Piotrem współpracuje. Jesteśmy cały czas jakby albo telefonicznie, albo w cztery oczy, że tak powiem, na żywo zupełnie. W tych czasach to takie nieoczywiste. W kontakcie. No nie. I wiesz co, no powiem ci, że ma ciekawe spojrzenie na trening. Komunikacyjnie bardzo dobrze. Właśnie to jest ten klucz, to jest komunikacja. Taka jedna literka K. K jak komunikacja i to załatwia 90% w ogóle problemów naszych życiowych, ludzkich. Bardzo często, jak to mówi profesor Bralczyk, tak, że odbiorca komunikatu musi zrozumieć komunikat. Trzeba go tak nadawać, żeby on był zrozumiały dla odbiorcy. I to jest, powiem ci, genialna rzecz. Prosta wskazówka w życiu, a taka istotna. Zgadzam się. To na czym polega ta dobra komunikacja? Bo wiesz, niektórzy potrafią dużo mówić, opowiadać, a komunikacja jest to żadna. Niektórzy mówią paradoksalnie bardzo mało i komunikacja jest na tak wysokim poziomie i ty jesteś w stanie wyłapać wszystkie niuanse. Boże, jaka się poważna zrobiłam. Nie wierzę. Ale już to przerwałam. Wiesz co, komunikacja i teraz tak, jeżeli chodzi o sport, bywa momentami trudna, bo jak przychodzi zmęczenie, no to niestety gadzi mózg potrafi wziąć u zawodnika bardzo mocno, przejąć kontrolę. I teraz komunikacja, doświadczony zawodnik powie, dobra, pogadamy jutro. Zawodnik w gorącej wodzie kąpany, młody, świeży, taki ledwo z folii wyjęty, można powiedzieć, więc no to są różne reakcje. I teraz rolą trenera jest to, żeby tą komunikację ułożyć we wczesnym etapie. Później no jest to jakieś partnerstwo, tak, jesteśmy partnerami, to musimy się na tych zasadach partnerstwa w jakiś sposób szanować, tak? Podstawa komunikacji, to jesteśmy wobec siebie szczerzy, mówimy prawdę. Bo od tego momentu zaczyna się jakby dobra współpraca. Owszem, są tacy zawodnicy, ale to jest już praca dla psychologa moim zdaniem, którzy nie chcą słyszeć prawdy bardzo często. Wolą być oszukani. Taki czy w inny sposób, tak? Jeżeli chodzi o trening, bo będzie ciężki trening, bo tamto, ale to znaczy, że sobie z czymś nie radzą. Jak sobie nie radzą z czymś na etapie treningu, no to prawdopodobieństwo, że sobie nie poradzą potem z czymś na etapie zawodów, rośnie. Więc widzisz, no. Ja zawsze mówię, w sporcie jest potrzebne tak bardzo często porozumienie trójstronne, czyli trener-zawodnik i w ważnych, kluczowych momentach musi być psycholog. Zarówno dla jednego, drugiego, ale też dla tych dwóch ludzi razem. Dlatego, że jeżeli oni się nauczą ze sobą poprawnie komunikować, nauczą się swoich reakcji, to wtedy mamy bardzo sprawny zespół, który będzie działał jakby w jednym kierunku. Jak te konie będą ciągnąć zaprzęg w różnych kierunkach, no to dyszel może się złamać. Tak jest. To taka sesja terapeutyczna. Siadacie we dwójkę. Jak terapia małżeńska, nie? Siadamy i teraz opowiedzcie, co was boli i co wam przeszkadza we sprawnej komunikacji. No ale to tak pół serio, ale jak to wygląda? Wiesz co, no, to już zależy od psychologa, jak prowadzi daną grupę. Czy ci ludzie chcą się poddać, bo to musi być wola dwóch stron, i zawodnika, i trenera. Wielu trenerów w Polsce nie chce pracować z psychologiem, uważają, że to nie jest potrzebne, i to nie tylko trenerzy starsi, ale też tacy całkiem młodzi. Są też takie opinie wśród niektórych trenerów, nie wymienię z imienia i nazwiska, że no jak zawodnik potrzebuje psychologa, to się nie nadaje do sportu. Że za słaby. No, że za słaby jest. A ja uważam, że to praca z psychologiem od jak najwcześniejszego etapu.
jak najwcześniejszego, bo wtedy mamy szansę, kurczę, wykreować mistrza, bo mistrzem się człowiek nie rodzi. Nie, człowiek nie wychodzi z kanału rodnego z medalem i uśmiecha się zdjęcia do sprawy. No wiesz, nie. Ja mam strasznie taką wyobraźnię, która pracuje na bardzo wysokich rejestrach i ja sobie wizualizowałam to właśnie. Także tego dziękuję, noworodka, dziękuję tak? Ci mistrza. Bardzo. Nie, to tak, kanały rodne i od razu noworodka. Się rodzi z piłką baseballową w butach odpowiednich, kolce tak. Nie polecam. To także ciężki dziękuję temat. Ci No, ale... bardzo. No bo to będzie bardzo obrazowy podcast. Najpierw była kupa w papierku, potem była kwestia mistrza, nie rodzimy się od razu mistrzami. Ciekawe, co nas spotka dalej. Mistrza trzeba stworzyć. Mistrzem można się ewentualnie stać. A, i to jest właśnie ból, tak? Że jak wytłumaczyć młodemu człowiekowi, że no, musi nad sobą pracować. Powiedz, pokaż mi takiego młodego człowieka, któremu mówisz, ty wiesz co? A ty musisz nad sobą jeszcze trochę popracować. No, czyli i co? On mówi, tak, czyli co tak, tak, masz rację. No nie, no tacy, wiesz, tacy ludzie naprawdę się... Niektórzy że tak mówią, powiem, że masz, tak myśli, ale to już jeszcze jest druga rzecz, że możesz komuś takiemu powiedzieć, na przykład, nie stresuj się, musisz nad sobą popracować, musisz się doszlifować. I on mówi, masz rację. I potem mówi, czyli co mam zrobić teraz? No dobra, no spoko, właśnie, tylko co? No i właśnie to jest ta trudność tych relacji, tak? Że tak naprawdę od pewnego momentu robimy retrospekcję, cofamy się. Na początku to jest trochę tak jak przewodnik. Tego zawodnika się prowadzi. Dosłownie za rękę trzeba go wielu rzeczy nauczyć, pokazać. Widzisz, to jest kratka. Jak już się zarąbiesz na treningu, to tu przyjdź i się wyżygaj. No dosłownie za rękę trzeba go poprowadzić. I to jest bardzo, wiesz, bardzo potrzebne. Jak się ten człowiek już nauczy podstawowych naprawdę rzeczy o tym, jak wygląda jego sport, jak wygląda jego trening, co będzie następowało w sezonie, jakie są te punkty kontrolne. No jest, wiesz, mnóstwo wiedzy, którą musi przyswoić i poza tym nauczyć się wiedzy o swoim ciele. Dlaczego to tak działa? Albo dlaczego mnie to boli? Jak robić prewencję? Wiesz, trener nie wejdzie w ciało zawodnika i nie powie, że jeden z 20 rodzajów bólu, bo pewnie tyle byśmy naliczyli, to jest średnio bezpieczny, niebezpieczny, olej to i tak dalej, tak? To można mogli, wiesz, to jest naprawdę ogromna ilość nauki, którą człowiek musi przetworzyć, nauczyć się od psychologa, nauczyć się od fizjoterapeuty, nauczyć się czasem od lekarza, jak jest sytuacja podbramkowa, nauczyć się od trenera. No i od takich już kompletny młody człowiek, taki mały stwór, kandydat na mistrza staje i mówi, okej, dobra, no to teraz czuję się na siłach, możemy być partnerami. I to jest dla mnie taki idealny twór. Trener, zawodnik już z jakimś doświadczeniem i teraz ktoś powie, no tak, no ale skoro on tak już dużo wie, to co, nie może się sam trenować? No nie może się sam trenować. O, właśnie, tak. To nie może się sam trenować i taka sytuacja nie występuje z bardzo prostego powodu. Jak przychodzi zmęczenie, już do tej kratki się doczołgasz, o której ci trener 10 lat temu, 5 lat temu powiedział i tam wymiotujesz, to nie jesteś obiektywna w żaden sposób i nie podejmujesz żadnej dobrej decyzji o swoim treningu, kontynuacji, zaprzestaniu, o tym, co zrobić dalej. Zmęczenie nie jest 5-minutowe, czasem trwa tydzień, dwa, jest się co, po prostu ma się mózg jak żelek. W takim skrajnym zmęczeniu człowiek na chwilę się przekroczy czerwoną, magiczną linię, przetrenuje się trochę za bardzo i no, żelek przez 2 tygodnie nie pozwoli ci spojrzeć obiektywnie z boku chociaż na 5 minut na to, co robisz i co masz zrobić w treningu. No nie ma szans. No i tutaj właśnie rola trenera jest najbardziej nieoceniona rola, czyli no, jak jest ciężko, to musi podejmować decyzję kompletnie za ciebie. Ty możesz tylko powiedzieć, że dzisiaj to było, trenerze, straszne, albo dzisiaj to było lepiej, albo fantastycznie. No to wiesz, to są właśnie te elementy, feedback taki bardzo prosty nawet, ale skoro już się poznali panowie albo panie dżentelmeni albo ladies i w ogóle, no to wiesz, to wtedy się zaczyna ta współpraca i to jest ten moment, kiedy rozkwita życie treningowe na poziomie światowym. Ale ważne tutaj jest zaufanie. Bo jeżeli masz mózg jak żelek, już ledwo zipiesz i zamyślisz, jak nie masz zaufania, powiesz, to nie było mi potrzebne, to było złe. Czyli to zaufanie tutaj jest chyba kluczem. Wiesz co, często i teraz tak pośrodku uderzę, bo uderz. jest pewna duża różnica pomiędzy podważaniem czyjejś tezy, a zaufaniem.
bo można komuś ufać, ale podważać to, co mówi i wręcz odwrotnie. Próbuję to skumać, no. Więc widzisz, no, zaufanie jest kluczem, ale to nie znaczy, żeby nie podważać tego, co... To nie wyklucza podważania tego, co mówi jedna ze stron. To, że zawodnik powie, dzisiaj to się fantastycznie czuje i trener mu powie, ale wyglądałeś bardzo źle. Albo wiesz co, ale przesadziłeś i no, musimy skończyć trening, bo się, co z tego, że się fantastycznie czujesz, tak? Więc to nie znaczy, że nie będziemy w pewnych momentach zaprzeczać sobie i to jest potrzebne, bo każda krytyka, która prowadzi do dobrego rozwiązania jest potrzebna, bardzo, bardzo potrzebna. No tak, tak, rozumiem, ale o czym ty mówisz, to są takie sytuacje jednostkowe na treningu, kiedy ten twój obiektywizm gdzieś znika, bo zmęczenie i tak dalej, natomiast mówię o takich podstaw, nie, że jak wchodzimy w ogóle trening, w jakiś system treningowy, w spojrzenie tego trenera i zawodnika, to my musimy mu ufać, że ten proces doprowadzi do konkretnego momentu. Zaufanie tak samo jak mistrz nie rodzi się nagle i pstryk, to ma swój okres inkubacji. Jeżeli jest zawodnik, który kompletnie nie ufa trenerowi, jest to kompletnie, wiesz, w pewien sposób wykluczający się ekosystem, relacja toksyczna, no to jest bez sensu. Trwanie w takiej relacji niestety prowadzi zawsze do złego rozwiązania albo do jakichś niedostatków, tak? Albo do zbyt dużego stresu i tak dalej. No można to naprawdę szybko opisać jako złe. A czy żeby to przebiegało sensownie i wartościowy sposób, to czy też się patrzy, czy zawodnik patrzy na to, jakim trener jest człowiekiem pozasportowym, że ten właśnie ten ekosystemy się dopełniają, że system wartości się dopełnia, że jesteśmy w stanie się dogadać. To też jest istotne podczas wyboru trenera i przed podejmowaniem takim decyzji. Wiesz co, a tak zapytam, przepraszam, że tak pytaniem na pytanie, ale a ilu znasz ludzi, którzy zawodowo są kryształowi, a poza zawodowo są kompletnie innymi ludźmi? No nie możesz zadawać mi pytaniem na pytanie, nie odpowiadasz mi. Ja odpowiem na swoje ja zadane jestem, pytanie. Ja wiem o co ci chodzi, ale ja nie będę odpowiadać na to pytanie, ponieważ ja jestem od pytania, ty jesteś odpowiedź. Ale myślałem, że w podcaście się rozmawia. No rozmawia się. No przecież cały czas rozmawiam. Już mnie tutaj nie łapa słówka. Dobra, więc generalnie tych ludzi się nie spotyka tak dużo skrajnie różnych, w różnych sytuacjach życiowych. I to jest jakby klucz dla mnie, tak? Że jeżeli ktoś życiowo jest naprawdę dość trudnym człowiekiem, to nie ma się co spodziewać, że będzie inny w relacjach zawodowych, tak? Ten trener-zawodnik. No po prostu, no jesteśmy jakąś konstrukcją psychologiczną, ona się jest powtarzalna i będzie przenikać jedna do drugiej. No, no niestety tak jest. Nie da się tego wykluczyć. Więc jak najbardziej odpowiadając na pytanie, czy jeżeli jest ktoś słabym człowiekiem, to czy może być i tutaj tak to ogólnie dobrym w treningu trenerem, czy dobrym w treningu zawodnikiem, tak, w tych relacjach trener-zawodnik, no to ja nie spotkałem się z czymś takim, tak. Nie ma też ludzi kryształowych, że są idealni. Oczywiście, że nie. Jak przechodzą, to kwitną kwiaty Disney, normalnie sarenki, przychodzą tęcza. No nie, no to tak nie działa. Znowu sobie to wyobraziłam. Nie, rozumiem o co ci chodzi, absolutnie rozumiem o co ci chodzi. Ja zawsze tak podprowadzam, bo ja też mam swój jakiś tam punkt widzenia na pewne kwestie, ale rozmawiam z mistrzem i chcę wiedzieć, jakie jest mistrzowskie spojrzenie. Ja mam spojrzenie amatora. Ja nie miałam nigdy podejścia, nigdy nie pracowałam na takim poziomie z trenerem jak ty. I nigdy nie doszłam do takiego poziomu zmęczenia treningowego jak ty. I tu możemy się spierać. Już od tej pory. Dobra. Dobra. Wiesz co, tak namówię cię do jednej rzeczy i wszystkich słuchaczy. Nigdy nie mówcie, że pracujecie mniej niż zawodowy lekkoatleta, jeżeli jesteście amatorami jakiegokolwiek sportu. Nigdy tak nie mówcie, bo to jest wasza pasja, wy wkładacie w to serce, lubicie to, jak trzeba to też sobie przyłożycie treningiem i nie jesteśmy w stanie porównać, mamy takiego jednego zawodnika, którego nie wymienię też z imienia i nazwiska, ale nie jesteśmy w stanie porównać
jak bardzo boli mnie, jak bardzo boli ciebie. No nie jesteśmy w stanie No porównać. nie. Tu nie ma żadnej No skali. nie. To jest nie do Ale ja porównania. po prostu wzięłam to porównanie, że mam mózg jak żelek. Ja nigdy nie miałam mózgu jak żelek. No, ale jestem facetem, ja mogę mieć mózg jak żelek, pustą przestrzeń, puste pudełko. Jest Znaczy to okej. właśnie to jest to. A znasz tą statystykę, ale mnie to zawsze rozbawia, tak do łez prawie, nie? Bo moja żona często mnie pytała, o czym myślisz? A ja wtedy jak z letargu, z cieknącą śliną po twarzy, co? I czasem takie właśnie faceci mają takie wolne przebiegi, że na chwilę jakby coś, ktoś wtyczkę jakąś wyciągnął, tak gasną światła, robi się przyjemnie, miło i ciemno i tak, i nic. I nic. Rozumiem. No tak, ale to tak. No to czyli my się pospieraliśmy, że ty mi twierdzisz, że prawdopodobnie jako amatorka też doświadczałam dużych obciążeń, dużych przeciążeń i tak dalej, że jest to niełatwo porównywać. Doceniaj siebie No, w tym, co robisz w doceniam sporcie. siebie. No i bardzo Doceniam dobrze. siebie. Doceniam siebie, staram się po prostu tutaj. Jednak jest różnica pomiędzy zawodowstwem, samo myślenie o treningu, samo podejście mentalne i tak dalej. My poprzedni podcast, który nagrałam, 29 odcinek, jest o wypaleniu. O wypaleniu, które też się przytrafia sportowcom Co zawodowym paliliście? i słucham. Co paliliście? No nie wytrzymam. Wypalenie u sportowców, zarówno i amatorów, jak i profesjonalistów. I jakie paliliście? Jest mnóstwo takich przypadków. Pan do klubu trafiłeś, tak, w Łodzi w 2005 roku. Tak? Jest 2022 rok już obecnie. Nie przypominaj. Jest. I zobacz, jaki to jest długi czas. I jesteś cały czas na sportowym topie. Tak? Cały Cały czas w czas jednym klubie. właśnie walczysz, cały czas są mistrzostwa i igrzyska. Te igrzyska cały czas ci chodzą po głowie. Medal kolejny to jest taki, wiesz, punkt, który chcesz zdobyć. I ty jesteś na takich endorfinach. Mi przypominasz bardzo poważną również ze mną rozmowę z Piotrem Liskiem. Ja mówię, może jakiś wysiłek tam wkładasz, co czułeś? Nie, ja to lubię. Ja mówię, no i koniec No, ja się rozmowy, z nie? Piotrem dzisiaj widziałem. Przecież jakby was posadzić razem obok, no to byśmy się całą godzinę śmiali. No, tak by było. Tak, Piotr bardzo fajny człowiek. Naprawdę, rewelka. No ja potwierdzam, absolutnie to potwierdzam. Natomiast rozmawialiśmy, to na sportowym topie nie każdy jest w stanie mentalnie być tak długo. Ile przykładów znasz? Mnóstwo zapewne osób, które się wypaliły, które nie dały rady, które media, wiesz, manipulują, jakby no, podsycają. To jest trudne. No jest to trudne. Wiesz co, Ja wiem, w właśnie mediach pracowałam, w TVP Sport i tak dalej, nie? Wiem, jak oni tam w ogóle. ogólnie jest tak, że brakuje krytyki w sporcie, między innymi w lekkiej atletyce. I to trzeba przyznać, bo my tacy trochę cukierkowi jesteśmy, nie? Żelusie tacy. No to naprawdę. No najlepsi. I Nasze perełki. Narodowe. zdecydowanie brakuje tutaj oprócz lukru właśnie trochę szkła, żeby posypać czasem. Dosłownie, bo prawda jest taka, jeżeli się nie pisze, nie mówi, tylko przy okazji imprez i wyjątkowych wydarzeń, osiągnięć, to jest, wiesz, no to jest trochę, kurde, no mimo wszystko w ostatecznym rozrachunku, po pierwsze, trochę przykre. Także dziękuję, że rozmawiamy dzisiaj. A po drugie, zobacz, no, jeżeli nie ma krytyki, nawet czasem chybionej kompletnie, to jak mało wiemy o tych sportowcach, o tych osobach właśnie z ekranu, tak? No No bo wiemy tak, mało, tak? Bo mało. znamy tylko bardziej tą jedną fajną stronę, sport, o sukcesy, piękne zdjęcia, selfie z medalem, dziękuję, tak? No i a co z resztą? A gdzie reszta życia, gdzie krytyka? Natomiast No. krytyka ta, która się pojawia niestety, na przykład, nie wiem, na polskich pływaków, nie jest konstruktywną krytyką. Jest krytyką takiego, a nie przywieźliście medalu, dlaczego teraz tak słabo pływacie, a za czasów Korzenia czy Otyli pływaliście tak super. No i to jest, jaka to jest krytyka? To To ja jest nie zarzut oceniam raczej, ja poziomu. mówię, wiesz, raczej tutaj te zarzuty to są, To nie? już mówimy o poziomie dziennikarstwa. Ja, wiesz, zakładam krytykę, która coś wnosi albo zadaje pytania niewygodne, na które są odpowiedzi, które Ale prowadzą. tego jest mało. No właśnie to jest problem, że tego jest mało.
No, nie zaprzeczę. Z grzeczności nie zaprzeczę. Ale mam Jaki nadzieję, że będzie grzeczny tutaj więcej, wiesz. gość. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej, szczególnie w mojej lekkiej atletyce, lekko atletyce, w której serce zostawiłem. Boże, ono krwawi. Serce masz jak dzwon, proszę pana, także damy radę tutaj jeszcze to pociągnąć. Skąd wiesz, że mam przerost lewej komory serca? Gdzież skąd miałem? Ha! Wygadał się. Natomiast jeżeli chodzi o krytykę, no to Polski Związek jest krytykowany o te zmiany, o tym, co mówiłeś na początku, o tych trenerów, o te konflikty. No, o wielu rzeczach się nie mówi, bo nie można też, prawda? No, bo tam są pieniądze, tam są gdzieś jakieś układy, są to jakiś system naczyń powiązanych, więc też się o wszystkim nie mówi, bo nie o wszystkim powinno się mówić i nie zawodnikom też nie wypada, więc trudno też wiedzieć wszystko, kiedy się nie można na ten temat oficjalnie wypowiadać, prawda? Wiesz, problem jest inny troszkę. Znaczy, jest kanibalistyczny, jeżeli chodzi o informacje, trzeba to przyznać, bo No. no inny, no bardzo blisko od jakby tego, na co wskazałaś. Jest taki, że jak jest zawodnik i on ma wielkie marzenia sportowe, już jest tym wykształconym, dobrze dogadanym z trenerem, człowiekiem, zawodnikiem, z aspiracjami, z marzeniami i stoi przed wyborem. Powiedzieć coś, albo z drugiej strony siedzieć cicho i teraz jak ktoś powie, to może stracić szkolenie, No czyli właśnie. Polski Związek będzie robił mu pod górę. No. Albo będzie siedział cicho i będzie dalej się szkolił i udawał, że jest pięknie i w ogóle. Tak? No i ja też rozumiem, że ludzie takich wyborów dokonują, bo jedna osoba nic nie zmieni w żadnym układzie, a no, tak naprawdę musieliby wszyscy nagle powiedzieć, no wiecie co, no w sumie tak, no, my też mamy takie problemy, o i my. No to wtedy, wiesz, wtedy by to miało jakąś realną siłę przebicia, no ale się o tym nie mówi, no. Ale może się Natomiast zacznie. nie pójdziecie pod Sejm i nie zrobicie strajku, nie? A No. po co pod Sejm? Co ma do tego Sejm? Bo mi się kojarzą takie strajki, wiesz, nie powinnam używać słowa Sejm, no dobra, to tylko Sejm nie ma nic, ale chodzi o to, że strajk, nie? Strajk. Strajk sportowców. Tak. A jak jest strajk, to się idzie pod Sejm, to by taki skrót myślowy, a ten mnie już wyłapał. To, pod nowo wybudowaną siedzibę Polskiego Związku Lekki PZPZ-la, Atletyki dokładnie. z transparentami. Ale wszyscy, jak jeden mąż. No, to byłby, powiem ci, to byłby ewenement na skalę światową. Jeszcze to się nie wydarzyło. Nie ciągnę tematu. Uśmiecham się głupio, nie ciągnę tematu. Jakiś inny zestaw pytań. Jak to się stanie, to wszyscy powiem, a bo to ty Ola organizowała. Ola. A ja nie wiem, ja tam stałem z boku i w ogóle to nie była moja ręka i nie była moja twarz. Ktoś by mocno na mnie krzyczał. Nie wiem, o co chodzi. A jak cię złapią za rękę, to mów, że to nie Nie twoja twoja ręka. ręka. Dokładnie tak. Natomiast wracamy do relacji. Trener, zawodnik. Zagalopowaliśmy się. Za daleko. No ale dobra, tak się tego spodziewałam, że to pójdzie w tym kierunku. Strajk, strajk. No dobra, no to już sobie powiedzieliśmy, jakie są fundamenty, że ta komunikacja i tak dalej. Natomiast wyobrażam sobie, że kiedy trener prowadzi na początku źle zawodnika, ten taki w najmłodszych latach, to jesteś skłonny jako młode dziecko z talentem aspirujące na mistrza odpuścić. Kiedy ta presja na ciebie nakładana jest zbyt duża i mówienie, słyszałeś tak kiedyś, jak byłeś młody, Adam, ty będziesz mistrzem. Pewnie, że słyszałem, tylko że ja w to nie wierzyłem, wiesz, i to był mój problem, że mnie nikt nie nauczył w to wierzyć. A to nie był, to był, um, to był twój problem, czy to była twoja zaleta? Bo To jakbyś była może moja za mo... wada. Tak? No oczywiście, że tak, bo im szybciej wierzysz w powodzenie przedsięwzięcia, tym szybciej podejmujesz kroki, działanie. Literka D jak działanie, zawsze z żoną mówię, no to teraz K jak literka, komunikacja, D tak. jak działanie. Dokładnie. I widzisz, i to są dwie takie naprawdę dwa kluczowe obszary. Literka D jak działanie. Ale nie ma obawy takiej, że. A nie ma takiej A wiesz, czym obawy, się że różni wtedy dobra słyszysz, jesteś żona? mistrzem. Nie, po chwila. Jak wchodzimy, wiesz, jesteś mistrzem, jesteś mistrzem, jesteś mistrzem, jesteś mistrzem, jedziesz na zawody, przegrywasz, dupa, to jaki za mnie mistrz? I robi mi się zjazd motywacyjny. No bo nie zawsze wygrywa, nie zawsze się wygrywa.
Ale to wiesz, to Jest jeden z trzech. przeskoczyliśmy kilka rozdziałów w książce teraz. Dobrze, no to powiedz o tej żenie. To by się to nie spodobało. Dobra, wrócę szybko do żartu. Dobra żona różni się od obrażonej tylko jedną literką. D. No, więc Dobra, jak moja dobra. się obraża, to mówię, że zapomniała literki D dzisiaj. Natomiast wiesz, natomiast sytuacja właśnie jak to jest, bo najpierw uczymy kogoś, jak ma zostać mistrzem i owszem, na każdym z tych etapów pojawiają się mniejsze i większe niepowodzenia. I zobacz, ile tu jest okazji, żeby człowieka uczyć, jak radzić sobie ze stresem po porażce. To jest multum okazji, bo jak podejmujesz ścieżkę, drogę, to wiadomo, że od czasu do czasu no, ci się noga powinie, no może nie wykoleić się pociąg, ale noga ci się powinie i trzeba to sprawnie właśnie w działaniu poprawić. I działanie to nie znaczy, że tylko poprawimy swój błąd albo niedopatrzenie, albo wybierzemy trochę inną drogę, albo stanie się coś innego, cudownego. Mówię my, bo to jest zawsze dwoje ludzi, trener, zawodnik. Aż wątek skupiłem, Boże, tak jestem rozemocjonowany. Dobrze, i wtedy masz możliwość wyboru. I okej, powinieć się ta noga, jest źle. No, zachodzisz w głowę, co się stało, robisz analizę, no dochodzicie do jakiegoś wniosku, takiego czy innego, no dobra, no to co robimy, no to poprawiamy. Ale oprócz tego, że dobra, poprawiamy, to nie wiesz, nie powinno to być, a dobra, już tam wiesz, machniesz ręką i dobra, jedziemy dalej, nie? Tylko nie, tylko okej, dobra, stało się i teraz zracjonalizowanie, tak to się pięknie nazywa, to by trzeba zracjonalizować przecież. Zracjonalizowanie tego całego zdarzenia to jest w ogóle jedyna i niepowtarzalna okazja do tego, żeby uczyć się, jak radzić sobie ze stresem przy porażce. Bo uważam, że większość ludzi tego nie potrafi. Mogłaby się tego nauczyć, ale to jest takie stresujące. No jest, no jest, ale przepracowywałeś co wiele lat na bank. Na bank nie mówiłeś w 2007 roku, czy nie wiem, w 2009 roku, tak jak teraz. Widzisz, bo mnie nikt nie nauczył być mistrzem. Bardzo chciałem nim być wewnętrznie, jakby, bo wiesz, a jest taka anegdota. Jak byłem dzieckiem, to oglądałem Igrzyska Olimpijskie i w ogóle nie rozumiałem konkurencji, które tam leciały, ale była jedna rzecz, która mi się strasznie podobała. Pewnie pięciobój oglądałeś i dlatego nikt do tej pory nadal tego nie rozumie. Nie, oglądałem lekką na pewno, ale jedyna rzecz, która mi się podobała z transmisji. Ceremonia medalowa. Tak? Tak, to jest prawdziwa historia. A, ceremonia medalowa, Adam, kurde, ale to fajne. I tak było faktycznie. I wracając do tematu, wiesz, no nie jesteś od razu właśnie mistrzem, musisz się stać. Więc uczysz się fachu, uczysz się tego, jak obsługi swojego ciała, uczysz się treningu, uczysz się wielu rzeczy, ale też musisz poznać siebie. To jest najtrudniejsza rzecz, bo my jako ludzie no nie chcemy wiedzieć, że mamy takie czy inne słabe punkty. I u każdego słabym punktem jest po prostu radzenie sobie z porażką na początku, to jest porażka. No. Tak, człowiek od razu, już emphasizing to jest co, w przesadę popada ogromną i zaczyna sobie to w bardzo zły, negatywny sposób najczęściej racjonalizować. Tak było w moim przypadku bardzo często. Od razu wszystko beznadziejnie, ja beznadziejny, wszystko fe. No to proszę cię, no to jest żadna droga, tak? I teraz w tego samego małego Adasia Krzczota postać obok psychologa, żeby mu wytłumaczył, że Adam, to tak wcale wiesz, tak wcale nie jest, nie? Zobacz, zrobiłeś tyle dobrych rzeczy. Tutaj owszem ci noga powinna, a niech to będzie osoba z boku, która mu to powie, tak? Bo w pewnym momencie, wiesz, też wpadasz w taką trochę, że trener mówi ci dużo dobrych rzeczy i zaczynasz te... Nie podważać to, ale zaczyna być to takie, wiesz, trochę bezpłciowe, nie? Właśnie rola psychologa jest tutaj nieoceniona, bo przychodzi psycholog, człowiek trochę taki z boku, trochę taki, wiesz, odstrzelony od tych wszystkich sytuacji i mówi, wiesz, ale co zrobiłeś dobrego? No, to i to. Ewolucyjnie pamiętamy to, co było złe. No bo jak sąsiada z jaskini obok zeżar lew, no to wiesz, żeby się nie zbliżać i nie misiać po grzybie, tak? Bo możesz stracić życie. No i pamiętasz to do końca życia, no ale te dobre rzeczy... że brat Jana Kowalskiego, ten co umarł od lwa, to wymyślił koło i teraz nie musimy tych kamorów tachać, to wiesz, to już tak dużo osób nie pamięta, nie?
Poza tym, no wiesz, porażki, czy tam porażki, niepowodzenia może, no niekoniecznie porażki, no bo to po drodze jak idziemy, to są niepowodzenia, nie? Jeszcze. Jakieś mniejsze lub większe. Chodzisz i rozpamiętujesz, dlaczego ona była. I co ja zrobiłem. No to mówię, to jest praca z psychologiem właśnie, żeby nauczyć się nie rozgrzebywać, a może inaczej. A zapisujesz na kartce? Dzisiaj zrobiłem super rzecz. Dzisiaj? Nie wiesz, poszło to byłoby mi to. Genialne. No? Prowadzenie dziennika z wstawkami dzienniczka emocjonalnego to jest genialne, tak? Co dzisiaj było dobre, co dzisiaj było złe, co mogę zrobić, żeby było lepiej, za co dziękuję. Czasem za co przepraszam może nawet trzeba napisać, tak? Owszem, i to jest genialne, tak? Dzienniczek emocji, rewelka. Mhm. Wystarczy jednym zdaniem, nie trzeba się rozczulać, nie, ale tak, z reguły będzie największa chęć napisania najdłużej o porażkach. Tam najmniej miejsca powinno być. Albo w ogóle wiesz, niektórzy nie wiem, czy tak zalecają, ale nie wiem, jak to funkcjonuje w świecie dokładnie nawet psychologii, ale wiesz, no, trzeba umieć każdą mniejszą czy większą porażkę, wyzwanie, które czy niepowodzenie, bo to też jest wrażliwy temat. Jedni mówią tak, drudzy mówią inaczej, inni mówią absolutnie nie można mówić o porażkach. No ale jak już czujemy wewnętrznie, że nas dotknęło tak duże niepowodzenie, które ociera się o porażkę i graniczy to z pewnością nazwania tego zdarzenia porażką, no to wtedy wiesz, no trzeba umieć sobie z tym poradzić. A ktoś cię musi tego nauczyć. Mhm. No właśnie, a jak w ostatnim sezonie sobie radziłeś z tym, że coś się nie udało, jak sobie to racjonalizowałeś? Prosto bardzo. Zaraz, wiesz, ja już po tylu latach jestem trochę bezduszny w tym wszystkim. No mam. Wjeżdżają teraz syrenki Disneya? No? Tak? Tak? No. Tak? To jest moment na syrenki? No i co się stało? Jak i dobra, to jedziemy dalej. I Królewna Śnieżka. I Królewna Śnieżka. Wiesz co, no, sytuacja jest o tyle fajna, że no, mając zapiski treningowe, doświadczenie lat poprzednich, to mam mnóstwo materiału porównawczego. Największą przeszkodą w tym roku była Kenia, wyjazd do Kenii. On był racjonalny w momencie podjęcia decyzji, czyli to była najbardziej optymalna decyzja podjęta, jeżeli chodzi o możliwości w ogóle wyjazdu w tym okresie, no bo COVID pokrzyżował plany wielu ludziom, pokrzyżował też i mnie. Tak. To były przygotowania nie czteroletnie, a pięcioletnie, czyli tak naprawdę pewne treningi, przepraszam, miały się zdarzyć, miały być wyjątkowo udane w 2020, a nie w 2021. To jest takie wieloletnie planowanie i podnoszenie pewnych kompetencji w bardzo wąskich obszarach treningowych, tak? I tak z roku na rok się to przerzuca. No i co? No nie wyszło. No i co? I patrzę za okno, słońce wstaje tam, gdzie miało wstawać, zachodzi tam, gdzie miało zachodzić. Wisła nie zawróciła swojego biegu. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie umarł z tego powodu na zawał. Wiesz, nic się nie zmieniło, nie? To dla mnie świat się zmienił. Ale nie dla innych dookoła, no, może dla kochanych fanów, bo tam dużo słów wsparcia otrzymałem, naprawdę bardzo dziękuję. I też ze środowiska dziennikarskiego, co też ogromne wow wywołało w mojej głowie. Trochę takiego narcyzmu zdrowego, tak nigdy nie zaszkodzi. Natomiast... No ale wiesz, było tam też trochę... Sytuacja jest taka, że się niewiele zmieniło na świecie, nie? Nie było większej fali COVID-a po tym, jak ja nie pojechałem na igrzyska i no, nie wybuchł żaden wulkan. Aczkolwiek kurczę, no, niektóre no. Nagłówki w gazetach było co z formą Kszczota, gdzie co się stało z Kszczotem i tak dalej. Ale natomiast po tylu latach, ja wiem, co się stało. No nic się nie stało, no ale tutaj takie nagłówki są. Dziennikarstwo często po to, żeby się w ogóle klikało, to musi być taki nagłówek, tak? Więc ja w ogóle myślałam, co się stało z Kszczotem. Ja sobie myślę, nie wiem, nogi połamane ma chyba, nie? Klikam. O, to... Ale to bardzo fajne, wiesz. No, ja nie wiem, czy wiesz, ale wygrałem w serwisie bieganie.pl i bardzo mi na tym zależało, żeby wygrać ankietę na największe rozczarowanie sportowe roku 2021. No, and the winner is... Nie wytrzymam. Także ja naprawdę, ale wiesz dlaczego? Ja naprawdę chciałam być poważniejsza na tym podcaście, co tak zaplanowałam tu, wiesz, rozumiesz? No. Ale wiesz co, my się bardzo często komunikujemy w sposób negatywny, my Polacy, nie? Taki my Polacy lubimy to, tak. Tak, karmimy się tym strasznie. I... nie wiem, powinna jakaś osobna kategoria powstać, przypis do, można chyba tak śmiało powiedzieć, do definicji hejtu, że nie dotyczy Polski.
No tacy jesteśmy, bardzo lubimy te negatywne informacje, ale jeżeli one się czytają, to znaczy, że ktoś zna nazwisko, jest przywiązany do takiej czy innej formy, jaką prezentowałem przez poprzednie lata. Jeżeli czuje z tego powodu zawód, emocje, które nim targają i ma ochotę je wyrazić w taki sposób, że kliknie tak, 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 to wiesz, to jest dla mnie nagroda, tak? Bo to znaczy, że ja wzbudzam w ludziach tak wielkie emocje, że oni no, czują chęć jakie dania upustu, wyrażenia albo zaznaczenia swojej obecności w tej sytuacji, że ona ma narrację pozornie negatywną, to dla mnie nic nie znaczy. To wiesz, to jest naprawdę ogromny plus. Super, naprawdę. Ja naprawdę, to jest miód na moje serce, co ty do mnie tutaj teraz mówisz. Wspaniale się tego słucha. Miło mi. Ale to jest naprawdę bardzo piękny przekaz. Co się stało? Nic się nie stało. Słońce wstaje, wstaje. Tak? No. Wisła płynie, płynie i tak dalej. I tutaj fajnie, fajnie, że ty umiesz to zracjonalizować i przez tyle lat doszedłeś do tego. A były kiedyś takie momenty, że tutaj nikt ci tego nie wytłumaczył, trener nie wytłumaczył, psycholog nie wytłumaczył, ty, kiedy było naprawdę gorzej, kiedy z tej niepowodzenia wyciągnąłeś to, żeby dzisiaj powiedzieć mi tak, jak powiedziałeś. Jeszcze raz, co, pogubiłem się. No nie mów, że pytanie było takie długie, bo chciałam tak barwnie i kwieciście opowiedzieć, jak ty. Więc teraz tak, czy było jakieś takie niepowodzenie, które zbudowało cię na tyle, abyś dzisiaj w roku 2022, po gorszym sezonie, kiedy wszyscy oczekiwali od ciebie czegoś takiego wspaniałego, mógł wypowiedzieć się w taki konkretny sposób? Taki z uśmiechem, taki, no, wiesz, trochę jest taki moment mojej kariery, o którym często opowiadam, a który warto powtórzyć. To był rok 2012. Wtedy znienawidziłem taksówki. Keep going, ja nie będę za ciebie opowiadać tej historii. Wiem, ale ja sobie w głowie układam, wiesz, bo to jest historia, która do dziś mnie bawi. No, dawaj. 2012 jechałem na igrzyska, pierwsze igrzyska olimpijskie, już wtedy typowany jako kandydat do murowanego finału, być może nawet medal. Fantastyczny sezon. Zacząłem tam minuta 43 na drugim meetingu, 43:70 gdzieś tam w samotnym biegu. No w ogóle wiesz, no jak z bajki, dosłownie, tak? Disney się przy tym nie umywa, to już bardziej Marvel by był. Zdecydowanie i widzisz, i teraz zobacz, mamy taką sytuację, gdzie coraz bliżej igrzyska, a ja jakoś tak coraz gorzej biegam. Ale w ogóle jakbym przegapił ten moment, trochę tak wiesz, żyłem sobie w tym świecie Marvela. Trochę Disneya, trochę Marvela. No i przyszły igrzyska, 12 miejsce, wróciłem wcześniej do Polski, przyleciałem, wysiadłem w Warszawie, lotnisko Chopina. Wsiadam do taksówki, facet tak spogląda, jeszcze wtedy nie było maseczek, nie było tych takich, kurde, ci, którzy nie pamiętają tych czasów, kiedyś było normalnie. Odwraca się, tak patrzy, ja w ciuchach olimpijskich i no, to gdzie jedziemy? Mówię, no na Dworzec Zachodni. No to pan na igrzyskach był, tak? Mówię, no tak. Co pan tam robił? No ja biegi średnio, 800 metrów. No i jak poszło? Mówię, no byłem 12. A zawsze mieliśmy dobrych 800 metrowców, nie? O ty skurczybyku. Tak we mnie zawrzało, zagotowałem się, ale z racji tego, że pan starszy i miałem jakąś taką w sobie siłę, że się powstrzymałem od uduszenia go pasem, no to mówię, ale wie pan, no ja tam młody zawodnik, jeszcze młodzieżowiec, pierwsze igrzyska, to tamto, no moje argumenty nie spotkały się z poklaskiem, tudzież wyżyłem się na drzwiach wysiadając z taksówki, mało szyba nie wypadła, więc no poszedłem do pociągu, tam nie można było trzaskać drzwiami, no bo jak wtedy już jeździły te fajne, co się rozsuwają, zasuwają, te takie nowsze. Pojechałem do domu, położyłem się rozczarowany, z bolącym sercem, kołatającym, wkurzony na tego taksówkarza, jak świat stoi. Obudziłem się rano. Mówię, kurde, facet miał rację. Facet miał rację, bo zawsze mieliśmy dobrych 800 metrowców, wtedy już parę nazwisk nawet znałem. I mówię, kurczę, ja też taki chcę być, nie? I wtedy podjąłem taką bardzo świadomą decyzję, że to, mówię, to może być mój cel. Że ja jeszcze pokażę to nie tylko temu taksówkarzowi, jeszcze ale jeszcze znajdę tę taksówkę. Jeszcze znajdę i pojadę. No. Numer spisałem i mówię, kiedyś się znajdę! I co teraz? Gadaj!
No, ale to był taki moment, że mówię, no przecież facet miał rację i wiesz, i to trzeba sobie szczerze powiedzieć, że mimo sposobu jego wypowiedzi, jaki ja zapamiętałem, bo może wcale taki nie był, nie, ale jakby, wiesz, w mojej głowie tak to wygląda. Tak. Ten komunikat, to naprawdę dużo zmieniło w moim postrzeganiu sportu. To był taki bardzo ważny krok w mojej karierze, w którym zacząłem bardzo mocno analizować, wchodzić w ogromne szczegóły, pytać wielu trenerów, dlaczego akurat robią to, żeby mi wytłumaczyli, żebym ja mógł się od nich czegoś nauczyć. Pytać trenera, rozmawiać z nim i wiesz, i tam zmieniać w ogóle wiele rzeczy. Rozstałem się też w tym roku jakby ze Stasiem Jeszczakiem. Przeszedłem do trenera Króla i no tam było grube szlifowanie relacji przez kolejne lata. No i wiesz, naprawdę to były ciekawe lata, tak? No tam dzięki temu zdarzeniu w 2012 naprawdę nauczyłem się na wskroś i na wylot, czym jest trening i jak podchodzić do sportu, no to w ogóle sportu, tak? Tak naprawdę na wskroś. Prosta, błaha rzecz, bez żadnej analizy i bez żadnego wymądrzania się i analiz prawej z lewej. Proste zdanie, nie? A ile zmieniło? No. Kurde. Tak było. Czyli jednak wiesz, warto jeździć taksówkami. To musiało się zdarzyć też w takim momencie, w którym chyba mój mózg był gotowy, żeby to zrozumieć. Tak. A nie obrazić się, tupnąć nogą. Bo mogłeś zasnąć, albo mogłeś zasnąć ze skołatanym sercem, obudzić się i pomyśleć, po co ja to wszystko robię. A ty się obudziłeś. I ja to zrobię lepiej. I że facet miał rację. I to jest wspaniałe. Taka to była historia. No i tak się to dalej toczy przez te parę ładnych lat. 2012 to 10. 10 lat. 11. No. Boże, moje siwe tak, włosy. Jakie siwe włosy? Proszę pana, pan jest w sile wieku. W sile wieku. To jest piękny rocznik, 89. Przecież to jest młody człowiek. A że zaczął wcześniej i ma trochę za sobą już kariery i trochę sukcesów, to tak się wydaje, jakby tak było dużo. Zdecydowanie. No i tym pięknym, miłym akcentem kończymy ten podcast. Gdybyś spojrzał w scenariusz i nie miał bardzo trudnego treningu, pewnie byśmy naprostowali niektóre pytania na temat relacji zawodnik i byś potem się ze mnie nie śmiał, po co ja to pytanie zadaję. I myślę, że ta rozmowa mogłaby przebiec inaczej. No, no ale już. Może byłaby wtedy zbyt poważna. Zbyt mało. Ja nie wiem, czy ona nie, bo ja się trochę popłakałam momentami. Ja nie wiem, czy ona nie była zbyt zabawna. I czy odbiorcy będą w stanie znieść cały czas salwy mojego śmiechu, ale mam nadzieję, że tak. Także proszę Państwa, proszę uważać przy prowadzeniu pojazdów zmechanizowanych z silnikami powyżej 50 cm sześciennych, bo ten podcast może grozić utratą chwilowej świadomości tego, co się dzieje w ruchu drogowym i tym samym spowodowaniem wypadku. Proszę uważać na siebie w tramwajach, na przejściach dla pieszych, bo to jest naprawdę niebezpieczny temat. Dlatego lepiej jechać taksówką. Dlatego lepiej jechać taksówką. Pięknie Ci dziękuję. To była bardzo miła rozmowa. Nie potrzebuję kawy. Także dziękuję. Nie potrzebuję kawy. No tak. W bardzo poważnym podcaście, w 30 odcinku, moim gościem był Adam Kszczot. Poważny bardzo człowiek, miło, dziękuję bardzo tytułowany zawodnik, nasza perełka narodowa, lubi jak go się tak nazywa. Jak będzie trzeba krytykować, będziemy krytykować, jak będzie trzeba chwalić, będziemy chwalić. Czy jest pan z tym ok? Jestem za, a nawet przeciw. Dzięki Ci wielkie, cześć, do usłyszenia. Dzięki, pa pa. Dzięki Ci za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że po tym odcinku już nie potrzebujesz kawy, tak samo jak ja, i jesteś pozytywnie zmotywowany do działania. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie subskrybuj i wspieraj mnie tym samym na różnych aplikacjach podcastowych, a także na YouTubie. Twoje komentarze, oceny będą bardzo cenne i pozwolą mi się rozwijać. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć!